chcecie zacząć z enduro, opatrzcie, tutaj moja beta roczna, no spoko, trzeba dać 35 tysięcy, no to jest kupa hajsu. Od triala to nie zaczniecie, ale od takiego Chińczyka to śmiało można zacząć, czy od, nie wiem, X-Motosa, to jeszcze też, X-Motosy nie są złe, no i Kayo. Choć X-Motos trochę więcej waży. Innych marek nie znam, no to nie mogę wam nic powiedzieć na ten temat. Ale o Kayo owszem i tak. Kayo to już jest nasze czwarte. To jest akurat Tomka, ale wcześniej miałem na testy. Także zdążyłem poznać i trochę pojeździć z tymi sprzętami. Muszę wam powiedzieć, że daliśmy parę razy dobrym rajderom i naprawdę naprawdę się dobrze postarali i połamali aż ogony. Ale robili wszystko, co można było tym Kayo. Akurat K2 to nam skatowali i to ostro. Oto Kayo, które za mną stoi. To jest Kayo Tomka, T4. Czy warto na początek kupić sobie takie Kayo T4? I just wanna feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah. Powiem szczerze, polecam. Praktycznie kupujecie i bez żadnych inwestycji jeździcie. Pali to tyle co nic. Wygląda i chodzi jak taka typowa krosuwa. Tylko inwestujecie w paliwo, gdzie to spalanie jest naprawdę minimalne, w olej do wymiany w silniku, no i co, czyszczenie filtra, to są takie koszty. Co 15-20 motogodzin wymieniacie olej, co wyjazd sprawdzacie filtr i czyścicie. Mówię 15-20 motogodzin, dlatego że licznik motogodzin jest tam założony na świece i to nie liczy tak prawidłowo, jak powinno być. Razy 1,6, ja to sobie zawsze przemnażam. No i co, przy niskich kosztach macie rasowy motocykl na początek, żebyście się w ogóle przekonali, czy pasuje wam ta jazda enduro, czy wam to nie pasuje, bo czasami może się okazać, że po paru przejażdżkach powiecie nie, no jednak to nie to, ja wyobrażałem sobie to inaczej, nie chcę tego. No i co? Nigdy na tym nie tracicie. Zawsze to sprzedacie. Tym bardziej, że teraz motocykle takie są poszukiwane. I cały czas drożeją. No i co? Poopowiadam trochę o tym sprzęcie. Ta-dam! Jest Tomkowy Kayo. Muszę go nauczyć w ogóle odpalać tego sprzętu, bo Tomek coś nie potrafił odpalać tego Kayo, ale jest naprawdę proste. Przekręcamy kluczyk. Odkręcamy paliwo. Tomek zapomina odkręcać paliwo. Tu mamy ssanie u góry. Łatwe dojście. Musi stryknąć. Oczywiście bez gazu. I voilà. Chodzi. Proste. Zamykam stanie. Co mogę wam powiedzieć o tym motocyklu? Chińczyk, ale myślę, że tam firma jest europejska. A, wydech. Tomek jeździ nim miesiąc czasu, miesiąc temu go kupił. 3,5 motogodziny miał, jak go kupił, ma teraz 8-9 motogodziny. Licznik motogodzin jest podłączony pod świecę, czyli to nie jest
nie mówi prawdę ten licznik motogodzin, ile to tak naprawdę motogodzin motocykl zrobił. Powinien być podłączony pod komputer i wtedy zlicza obroty, a nie postój, to wszystko w jedno, czyli Tomek, powinno się w motocyklu wymieniać na 10 motogodzin olej, a ja tutaj Tomkowi mówię, że tak, na pierwszy rzut, no to teraz sobie wymienił, a później jak wybije ten zegar 25 motogodzin, wtedy dopiero będzie zmieniał, następną wymianę oleju będzie miał. No i co, no i tak powiem wam tak, no Chińczyk. Chińczyk, wszyscy mówią, a Finola nie kupuj. No to patrzcie teraz tak. Plastiki. Tomek już nie jedną glebę miał. Są elastyczne, są naprawdę bardzo giętkie te plastiki. Trzeba się naprawdę postarać, żeby połamać. Tak samo przód. Tył, ogon jest trochę w miarę sztywny. Ogony najczęściej idą. Chłodnicy nie ma, czyli co? No będzie się wam grzało. Ale na pierwszy moto to ja bym na to nie patrzył w ogóle. Nie bierzecie Chińczyka na pierwsze moto, żeby zaraz startować w jakichś zawodach hard enduro, gdzie jedziecie w góry po kamieniach i po potokach. Z 5 km trzeba jechać. Wiadomo, że on się będzie grzał. Objawy tego grzania to są takie, że będzie tracił moc w ciężkich warunkach i będzie przygasał nam, tak? I to wszystko. Nic mu nie szkodzi, że on się przegrzewa. Po prostu tylko są takie objawy, że będzie tracił moc i ten. No i będzie przygasał. O, Tomkowi zakręcę w kurek, bo powie się, rządzisz moim sprzętem. No to tak, licznik motogodzin, wiadomo, co można oczekiwać. Nie ma tu komputera. Jest taki założony, a nie inny. Napęd oceniam jako dobry. Jak na taką produkcję, Tomek musi łańcuch sobie naciągnąć. Opony, jakie dostajecie w nowym Kayo, to też jest na plus. Chociaż polecam 120 założyć. Sam testowałem, wiele takich maszyn mieliśmy u siebie właśnie na testy. I w jednej z takiej T4 założyłem 120 w krosówkę. Nie haczyło mi tutaj o łańcuch, było wszystko dobrze. 140 na pewno tutaj nie wejdzie, bo jest za wąsko. Ale 120 i na pewno osiągi wam się poprawią. Polecałbym też sobie później wymienić po, nie wiem, 3 miesiącach te pegi na takie, nie wiem, no też jakieś chińskie, tylko po prostu takie z takimi szpikulcami, żeby wam lepiej się ten bok trzymał. Stopa, na stopę nie ma co narzekać, działa. Co jeszcze? Zawieszenie. No słuchajcie, ktoś by się podniecał, tak, zawieszenie regulowane, ale to jest stara technologia, tutaj za dużo sobie nie ugracie tą regulacją zawieszenia, jest regulacja przód, regulacja tył. No ale jest, no na plus, że jest. Pod wagę można sobie, tutaj mały zakres jest tej regulacji, ale jest. Co? Opona przód też w porządku. W ogóle trakcja i jak się motocykl zachowuje na nierównościach, to jest wszystko w porządku. Nie jeden zawodnik testował Kayo i żaden nie zgłaszał żadnych mankamentów. Wiadomo, no nie ma to jakiejś petardy mocy i to nie podjedzie wam pod wielką piaskową górę 50-70 metrów. Ale można próbować, można próbować. Uzdowo-boczny wjazd te Kayo nasze ma zaliczony. Co prawda trzeba było tam pomagać sprzęgłem. Biegi wchodzą ideolka. Silnik, no w sumie tak, za 10 tysięcy Tomek ma bezawaryjny silnik. W ogóle się nie martwi o to, że o jakieś remonty, a nawet jakby cokolwiek się stało, ale wątpię, żeby się cokolwiek stało, bo znam już ponadroczne modele, gdzie po prostu ludzie jeżdżą i jeżdżą całymi weekendami i czaskają tych motogodzin i po prostu nic się z tymi silnikami nie dzieje, po prostu stara, dobra technologia i na początek się zasuwa. Tak samo tutaj wahacze też porządnie to wszystko wygląda, pewnie będzie się szybko ścierał nam ten prowadzenie łańcucha, ale to zobaczymy po jakim czasie. O, tu wlepa prekursor, enduro sobie nakleił Tomek.
a to w Lepe Bleka i Bleka Kipy. Także o wszystkim będę Was informował, co będzie się działo z tym Kajo Tomkowym. Poproszę go, żeby też dał mi się, przejechać. Co w te cztery tutaj o power bombę zastosowali i to zdaje naprawdę egzamin. Te 30 koni jest tu wyczuwalne. Waga tego motocykla to jest gdzieś ultra lekki nie jest, ale to jest 115 kg, 117 kg pewnie waży. No jest cięższy od mojej bety na pewno, ale na przykład ktoś chce lżejszy motocykl, no to K2 wybiera, która tam 105 kg waży. Może nawet i mniej. Pełnowymiarowy motocykl crossowy, no. Ile biegów ma, no to tego to nie powiem, ale pewnie jest 5 na pewno. No, crossowa. Te lagi też zacnie wyglądają. Wszędzie macie osłony. Stopa hamulca. Też. No wszystko to wygląda naprawdę dobrze. Tarczowe hamulce przed tył macie. No i co tu więcej oczekiwać? Mocy wystarczająco. Nie wiem jak inne Chińczyki, jaką dają moc, jaką mają wagę, ale z tego co słyszałem to są cięższe. Także no nie bójcie się Chińczyka. Wydech też fajnie to jest zrobione. Siedzisko. Mogliby dać tutaj grubsze obszycie. No i fatalne dojście jest do filtra, nie? Trzeba tą śrubę i tą od spodu. Ciężko tutaj trafić. Radzę sobie od początku tutaj coś wyprofilować, coś pozmieniać. Myślę, że wystarczy tam trochę tych plastików podpiłować, żeby to siedzenie łatwiej wchodziło. Jakoś, nie wiem, zastąpić te dwie śruby, żeby po prostu to zostało na stałe, a siedzisko montować tylko na jedną śrubę, żeby tylko była jedna śruba, wyciągamy i mamy dojście do filtra powietrza. No i co? I mówię Tomkowi, słuchaj, weź się staraj, weź dbaj, wymieniaj olej na czas, czyść filtr powietrza i będziesz miał sprzęcicho na długi okres. Mówię, że Chińczyki, że śrubki się rozpędzają. W naszym wanie ani jednym się nic nie rozpędzało. Markowych też się rozpędzają. I te newralgiczne miejsca, no to te śruby to się skręca na klej. Bo ja też skręcałem fuskwarnie na klej, bo też się potrafiła śrubka rozkręcić. Ramy nie pękają, śrubki się nie rozkręcają. Sprzęgło na linkę. Ciężko chodzi. No ale co, no? Po prostu. Macie tani, dobry motocykl na początek. Znudzi się Wam, sprzedajecie, nic nie tracicie, kupujecie markowy. Na początek, biorąc jakiś markowy, używany, możemy źle trafić i będzie lipa. A tu mamy pewniaka, tak? Sezon polatamy, sprzedamy, czy dwa. Czy kupimy nowy markowy? Ciągle. Zobaczcie, Tomek zaczął dobrze jeździć od początku. Ściera w dobrym miejscu plastiki. Z jednej, jak i z drugiej strony. Proszę bardzo. Bohater nasz. Co będę Wam dużo mówił? Wybór należy do Was. Ale Chińczyków nie ma co się bać. A zwłaszcza tego Kaja. Na bieżąco będę Wam relacjonował, co się dzieje z naszym sprzętem. No zacnie wygląda ten motocykl i zacnie chodzi. Skarpety dali nam jeszcze na zawieszenie tylne i na lagi. No i teraz. Proszę bardzo.
pieprzyń, Tomasz.